Armia Krajowa była nastawiona na powstanie. Pierwszy plan powstania to jest jesień 1940 roku. Te plany później ulegały rewizji. Te plany rzecz jasna musiały być zgrane z sytuacją międzynarodową i militarną na frontach. I w efekcie w październiku, listopadzie 1943 roku w Komendzie Głównej Armii Krajowej opracowano plan Burza. Mówiąc najkrócej, plan ujawniania się i wchodzenia do otwartej, jawnej walki oddziałów Armii Krajowej w miarę wycofywania się wojsk niemieckich z terytorium Rzeczpospolitej, wojsk ustępujących przed wkraczającą Armią Czerwoną. Armia Krajowa przystępuje do akcji Burza, która zaczyna się w styczniu, lutym 1944 roku na Wołyniu. I w miarę postępu ofensywy sowieckiej kolejne okręgi Armii Krajowej występują do walki. Ta walka bardzo często przebiega we współdziałaniu z wkraczającymi oddziałami Armii Sowieckiej. Tak było w ramach operacji Ostra Brama, czyli w czasie walk o Wilno, tak było w czasie walk o Lwów. Armia Czerwona wtedy wkracza na Lubelszczyznę, czyli to już jest ten obszar etnicznej Polski, jak uważali Sowieci, którzy uważali wschodnią połowę terytorium Rzeczpospolitej za część swojego terytorium od 1939 roku. Na samej Lubelszczyźnie oddziały Armii Krajowej wyzwalają kilkadziesiąt miast i miasteczek, między innymi Lublin. Rosjanie i Ludowe Wojsko wkraczają tam dopiero później. Powstanie Warszawskie wybucha 1 sierpnia. Armia Krajowa była armią. Była armią podziemną, ale była autentyczną armią i była przygotowywana do walki jawnej. Decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego, którą podejmuje, podpisuje i rozkaz odpowiedni wydaje dowódca Armii Krajowej, to jest wykonanie decyzji władz państwowych. Co więcej, powstanie jest aktem państwowym także z tej racji, że powstanie 1 sierpnia rozpoczyna się nie tylko działanie o charakterze czysto militarnym, ale zaczyna się działanie o charakterze państwowym. Polskie państwo podziemne wychodzi na powierzchnię. Tak pisze też prasa powstańcza. Polskie państwo podziemne wychodzi na powierzchnię. I poszczególne struktury cywilnej administracji obejmują właściwe sobie odpowiednie zadania w objętej działaniami powstańczymi, zbrojnymi w Warszawie. To było też zetknięcie się z czymś w postaci wolności, odetchnięciem, nie boję się Niemców. Działam, idziemy na patrol, te biało-czerwone sztandary, chorągiew. Miasto żyje, miasto jest wolne. Przez te 2 miesiące na ograniczonym obszarze, w ograniczonym zakresie, pod bombami, w czasie straszliwej, zaciętej walki, funkcjonuje polskie państwo podziemne. I to jest ta absolutna i podstawowa jakby różnica, która wyróżnia Powstanie Warszawskie od innych działań typu insurekcyjnego w innych stolicach okupowanej Europy. Co więcej, powstanie kończy się także aktem o charakterze państwowym, bo przecież podpisanie tej niezwykłej kapitulacji, w której nie pada słowo kapitulacja, tego układu o zaprzestaniu działań wojennych,
polsko-niemieckiego jest podpisaniem aktu międzynarodowego, jest podpisaniem umowy sporządzonej w dwóch językach, dwa egzemplarze podpisywane i tak dalej, i tak dalej. I żołnierze Armii Krajowej wychodzą do niewoli. Jest to rzecz jasna skutek niesłychanie ważnego, nie tylko dla powstania, w ogóle dla Armii Krajowej, aktu, jaki miał miejsce dokładnie w połowie powstania, czyli wydania specjalnych deklaracji, jednego dnia jednobrzmiących przez rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 29 sierpnia 1944 o nadaniu żołnierzom Armii Krajowej praw kombatanckich. Co więcej, niezwykłość tego aktu polegała na tym, że dokładnie 5-6 dni później wyszedł z Berlina i był to absolutny precedens, oficjalny komunikat niemiecki, że Niemcy się zastosują do tej decyzji. Jedno tylko państwo nie uznało praw kombatanckich żołnierzy Armii Krajowej, był to Związek Sowiecki.